Dokładnie 30 lat temu uchwalono ustawę o samorządzie gminnym, tak jak uważali jej współtwórcy, najbardziej udaną reformę. Ale co podkreślali? Właśnie autonomię społeczności lokalnych. Tą cechę, która nas różni. 2500 gmin w Polsce, które powstało, które funkcjonuje dzisiaj, ma swoją odrębną autonomię, swoje własne cechy lokalne, kulturalne, środowiskowe. I to wszystko nas odróżnia i różni. To my, w naszych małych ojczyznach, poprzez organy stanowiące i uchwałodawcze oraz organ wykonawczy, realizujemy projekty indywidualne dla każdej z gmin. O ten samorząd trzeba dbać, trzeba go pielęgnować i kochać i mówić o tym, że to jest ta wartość, którą przyniosły nam te 30 lat. I warto o tą wartość walczyć, bo to jest nasze. Na ręce pani wójt chciałem złożyć kwiaty, żeby podziękować przede wszystkim pani wójt tego pięknej kobiecie, ale też gminie, którą pani dzisiaj reprezentuje, ale którą tworzymy my wszyscy tutaj siedzący, czyli poprzedni wójtowie, radni, sołtysi. My budujemy dla tych 5000 mieszkańców, którzy tu mieszkają, ten potencjał do tego, żeby mogli czuć się dobrze i fajnie. I tutaj w gminie Zawonia chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani wójt, wszystkim poprzednim wójtom, radnym, sołtysom, którzy, tak jak pani wójt powiedziała, są tą solą każdej gminy, ale również urzędnikom, bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek instytucji. Pozwólcie, że bardzo serdecznie wam dziś za to, co robiliście przez te 30 lat, podziękuję. Jak słodkie, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze mi, ach, jak dobrze mi.